Cześć, witajcie wszyscy na kanale Przygody Starskiego. Sprzęt przygotowany. Ruszamy na wykopki. A dzisiaj jestem na takim fajnym polu po burakach. Tutaj jeszcze hałda buraków leży. I tutaj mam do dyspozycji 15 hektarów pola. Także szkoda czasu na gadanie. Czas zacząć kopanie. Do pierwszego sygnału lecimy. Z dołeczka wychodzi mi coś takiego, taka blaszka z dziurkami. Wygląda jak duszek z gry Pac-Mana. I go gania. Idealny sygnał. ID równe 66, ja nie drgnie inaczej. Sygnał wykopany, ID się nie zmieniło. Dobra, mamy to tutaj w tej grudzie. Coś tutaj zaczyna wychodzić. Co to będzie? To chyba guzik złocony na wierzchu, przynajmniej był pozłacany, bo tu tutaj już zaczęło się ścierać złocenie i patyna wychodzi. Jest coś w języku polskim dopisane. Pięknie się błyszczy, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest złocenie, bo nie ma przebarwień na czerwono jak od miedzi by było. Wspaniały fant. Podoba mi się. Ekstra. Teraz znalazłem drugą część tego duszka z Pac-Mana. Nadal nie wiem, od czego to może być, co to może być. Jakieś sugestie? Z bardzo płytkiego dołka pojawia się pierwsza okrągłość na dzisiaj. Monetka o bardzo małej średnicy. Co to będzie? Wnioskowałbym, że to może być jedna druga kopiejki. No ale nie chcę strzelać, wyrokować. Po prostu jest krążek, strasznie zżarty, nic na nim nie widać. Krążek to krążek. Lecimy zobaczyć dalej. Niestety słońce schowało się już za horyzont. Za chwilę będzie ciemno się robić. Będzie czas na wampiry. A tymczasem znalazłem taką blaszkę. No niby nic, taka blacha zwyczajna. Ale to jednak może być coś fajnego. Jak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem pewien. Tutaj jest taka głowa lwa, widać? Widać. Głowa lwa. I tutaj też było jakieś zdobienie. Ale od czego to może być? Czy to jest po prostu od jakiegoś pojedzenia, a była tak przypadkowo zdobiona? Na pewno coś niewspółczesnego, bo kto tak zdobi puszkę po jakimś tam, nie wiem, konserwie czy coś. Coś starszego, fajny taki, taka głowa lwa. Macie jakieś pomysły na to? Może spotkaliście się z czymś podobnym? To napiszcie mi w komentarzu, co to może być. Obczajcie teraz, taki fajny fan znalazłem. Takie wieczko jakby. Aluminiowe. I z takim motywem na wierzchu. Bardzo fajne. Fajne wieczko takie. Zakrętka jakaś od, nie wiem czego nawet. Od słoiczka? Dosyć duża średnica.
Ale fajne tutaj to zdobienie jest, podoba mi się. A gospodarz mnie uprzedzał, że tu może być coś ciekawego. No i póki co, no może dużo fantów nie ma, ale no ta blaszka jest fajna, ciekawa. Idziemy dalej. Dosłownie na wierzchu, bo tylko przymiotłem ziemię butem, wychodzi mi jakaś krągłość. Już mam szczoteczkę w ręku i oczyszczam ją dla was. Ciemno, jest już problem z ostrością, ale widzę, że to jest szeląg królewski króla Jana Kazimierza. Jest ślad, że coś tutaj można jeszcze znaleźć. Już jest na tyle ciemno, że trzeba przy latarce operować i teraz mi z dołka wyszedł jakiś krążek, ale nie jest to moneta. Tak się zastanawiam, czy to jest guzik, czy nie guzik. Żadnego tutaj ani zdobienia, ani żadnego wizerunku tutaj nie widzę. Możliwe, że jest to wierzchni płaszcz tego guzika dwupłaszczowego i ten wierzchni płaszcz takiego zwykłego guzika. Ale tak mi to wygląda. No i już jest bardzo ciemno, ale ja jeszcze chodzę sobie przy latarce. No i teraz wyszło mi połowę podkowy. Właśnie gospodarz tutaj tego pola dziwił się, że jeszcze nie znalazłem żadnej podkowy, bo mówi, że to pole było dawno temu bardzo intensywnie użytkowane właśnie w koniki. Tutaj w gospodarstwie były dwa koniki, które pracowały zamiast maszyn spalinowych, zamiast traktorów. No i tutaj mówi, na pewno będzie jakaś podkowa. No jest, ale dopiero po długim czasie poszukiwań. No i połowa tej podkowy. Może jeszcze tę połowę podkowy przyniesie mi szczęście na sam koniec dzisiejszego kopania. Zobaczymy, no oby. Szukam jeszcze dalej. A teraz jeszcze znalazłem taki przedmiot. No ja wiem, że to jest jakiś śmieć. Tylko tak z ciekawości powiedzcie mi, od czego to było. Tutaj zanitowane było na dwóch ramionach, tu i tu. I taki ma dziwny kształt. Powiedzcie mi, od czego to jest, bo ciekawi mnie, co to może być za część. A ja jeszcze sobie podreptam trochę. I znowu bardzo płytko z dołeczka. Był sygnał. OID takim samym jak poprzedni krążek. Czyli następna buratynka. Super. Także pole jest fajne. Szkoda, że już jest ciemno. No i że te fanty takie są zajechane strasznie. Nie wiem, było chyba bardzo nawożone tutaj. No ale cieszę się, że jeszcze coś znalazłem. Ta podkowa może przynosi szczęście. Zobaczymy, czy coś jeszcze znajdę. Do następnego sygnału. Jest fiolka, nie wiem, ze szczepionką czy tam z lekarstwem, buteleczka na polu i nawet nie jest pęknięta. Tak została ominięta przez maszynę rolnicze. I ja teraz przenoszę nas z tego pola, gdzie jest noc, na pole, gdzie jest dzień. A zrobimy to tak. Łapię tutaj za górną krawędź ekranu, cyk i myk, mamy dzień. Bardzo zamglony. No i się coś zmieniło na tym polu. A mianowicie od ostatniego wypadu zostało zaorane. No i troszeczkę gorzej się chodzi. Buty całe oblepione. Ciężko jest. ID stałe na 52. W tej bryłce coś tutaj jest. O, fajnie, fajnie. Pierwszym sygnałem jest monetka. Pierwszy sygnał, pierwszy fant
wyskakuje mi tu krągłość. Oblepione niesamowicie w tym błocie jest, tak jak i moje buty. Ale zaraz spróbuję oczyścić. Niestety lepiej się nie da oczyścić w polowych warunkach. Super sygnał. I szukajmy dalej, co tu będzie jeszcze na tym zamglonym polu. Tutaj obok tego pola, co chodzę, jest taki duży, wyschnięty staw. Postanowiłem tutaj wejść, zbadać to dno wyschnięte tego stawu i natrafiłem na jakiś duży sygnał. No i nie myliłem się, rozgrzewałem tutaj trochę ziemi i zobaczcie, co tutaj wychodzi. Na moje oko jest to taka sztaba, zawias od tej wrota do stodoły. Tutaj powinien być taki otwór, ale jest zapaćkany błotem. Otwór przelotowy na bolet. Tutaj pewnie gdzieś są otwory montażowe do bramy wjazdowej, do stodoły. Taki wielki kawał. Ze 2 kilo przynajmniej będzie. Niezłe bydle. Dobra, ale nie zanudzam was takim złomiksem. Szukamy porządniejszych sygnałów. Co prawda nie trafiłem na żaden depozyt w postaci skarbu w tym stawie wysuszonym, ale był depozyt żelastwa. No i oprócz tej sztaby do bramy wjazdowej do szopy jeszcze są drzwiczki od pieca. Takie, nie wiem, ogniwo chyba strasznie zrośnięte rdzą na wskroś. Taki przedmiot, to w sumie nie wiem, do czego to jest. W środku jest chyba pełne, bo takie jest ciężkie, cięższe niż ta cała sztaba. No, to taki złomiks jest, ale ja szukam ciekawszych rzeczy. Szukam przy tej chałupie na polu, no to same śmieci, wiadomo, wyrzucane za dom. Tam w tych wierzbach ten staw, no to same śmieci. A czym bliżej tutaj drogi, tutaj droga idzie, to musi być jakaś stara droga, wychodzą lepsze rzeczy. Ostatnio ten guziczek, co widzieliście przed chwilą, moneta. Teraz mam tutaj kolejną jakąś piękność. Tak samo nie będę jej szorował, bo jest w kiepskim stanie, a ja i tak tutaj nic nie uzyskam lepszego widoku tej monety nie uzyskam teraz. Jak ją umyję, to zobaczymy, czy coś z tego będzie jeszcze widać. Super, idziemy dalej. Tam 10 metrów wcześniej była monetka. Teraz też wygrzebałem jakąś krągłość i przypuszczam, że to nadal jest to samo. Wszystkie te same monetki wychodzą. Te monetki dzisiejsze to są buratynki. Cieniutkie jak papier i wydaje mi się, że widać orzełka, czyli szeląg koronny. Super. Gdybym prowadził kanał obuwniczy, to byście oglądali tylko i wyłącznie temat czyszczenia i konserwacji obuwia. Ale że takiego kanału nie prowadzę, to tego nie zobaczycie. Nie będę was z takimi rzeczami zanudzał. A pokażę wam, co przed chwilą wykopałem. Biło bardzo wysoko ID, czyli takie aluminium. No i wychodzi rączka od sztućca.
było jedzone na polu. Jeszcze kawał pola przede mną. Z 15 hektarów może przeszedłem 1 hektar. Nie wiem kiedy to zrobię, ale fajnie będę miał na kilka lat co robić. Jak będzie pole obracane, ziemia będzie obracana, to będę miał co tu wracać. Fajnie. Lecę dalej. Teraz mi wyszło coś takiego. Po oczyszczeniu wygląda tak. Żadnych napisów, żadnych wzorków, nic. W środku nie ma żadnego gwintu. Wyczyściłem. Tu jest takie zgrubienie, taka gryza. Coś takiego. Coś od czegoś, ale nie wiem od czego. Wykopując ten dołek, widziałem, że coś tutaj wyskakuje. Jest jakaś monetka. Inna niż poprzednie. Strasznie leciutka, kurka wodna. To źle wróży. Wróży to źle. Pachnie PRL-em. Ale zaraz to zobaczymy, co to jest. Tutaj jest lekko dziawnięte przez maszynę rolniczą. Przebijają jakieś napisy, ale chyba nie w języku polskim, a bodajże cyrylica. Także to nie będzie nasz PRL. Nie wiem, co to za monetka jest. Może się uda to oczyścić i zademonstrować. Na póki co to nie wiem. Ale jest krągłość. I z dołeczka wyszła kolejna moneteczka. Chodź do tatusia. Podejrzewam, że to będzie kolejna z rzędu już buratynka. W strasznie kiepskim stanie wychodzą z tego pola. Dobra, nie ma co tego trzeć. Jestem więcej niż pewien, że to jest buratynka. Super. Kurtka na wacie. Aż mi się nie chce wierzyć. Kolejna sztuka. Lekko zagięta. Tak jak poprzednie. W masakrycznym stanie. Nieczytelne. Trzeba się cieszyć, że wychodzą w ogóle te krągłości. No nic, ale fajnie, cieszę się. Na dzisiaj się już będę zbierał. Właśnie dostałem cynk od żony, że za chwilę będzie obiad. Jeszcze kawałek drogi przede mną, zanim wrócę do domu. Z polem się żegnam, papa. Wam też mówię papa. I zapraszam do następnego odcinka. Dzięki, że jesteście. Czytam wszystkie wasze komentarze, staram się odpowiadać. Także cześć.